Czy wiesz, że Pluton nie jest jedyną planetą karłowatą w naszym Układzie Słonecznym? Oprócz Plutona w galaktyce są cztery inne planety karłowate. Haumea, Makemake, Eris i Ceres. Ceres jest najmniejszy z nich. Mimo to, to ciało niebieskie było kiedyś uważane za planetę. Ale było to na długo przed odkryciem, jak mały jest Ceres. Jego średnica równikowa wynosi prawie 600 mil. A zatem jest on znacznie mniejszy niż Księżyc Ziemi, którego średnica ma ponad 2156 mil. Rzeczywistą wielkość Ceres można było określić dopiero kilka lat temu za pomocą teleskopu Hubble'a i sondy kosmicznej Dawn. Wcześniej astronomowie zakładali, że jego średnica wynosi od 373 do 621 mil. Planeta karłowata jest częścią pasa asteroid poruszającego się między Marsem a Jowiszem. Nawiasem mówiąc, znajdujące się tam skały wcale nie są małe. Średnica asteroidy może wynosić kilka mil. Ceres nie byłby jednak planetą karłowatą, gdyby nie wyróżniał się z tego ogromnego zbioru ciał niebieskich. Jest największym obiektem w pasie asteroid. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, wesprzyj nas kciukiem w górę. Zasubskrybuj Simply Space i przygotuj się na wiele innych fascynujących filmów w przyszłości. Odkrycie Ceres. W czasie, gdy prawdziwe planety mają takie rozmiary, że można je zobaczyć za pomocą prostego teleskopu, mniejsze planety przez długi czas pozostawały nieodkryte. Istnienie Ceres początkowo było jedynie hipotetyczne. W 1770 fizyk i astronom Johannes Kepler jako pierwszy stwierdził, że między Marsem a Jowiszem może krążyć mała planeta. Nie mógł jej odkryć, ale obliczenia potwierdziły to przypuszczenie, a znalezienie małego ciała niebieskiego uczynił celem nauki. Różne obserwatoria przeszukiwały niebo w poszukiwaniu Ceres od 1800 roku, aż do odkrycia planety karłowatej 1 stycznia 1801 roku. Jednak jej odkrywca, Piazzi, początkowo myślał, że Ceres jest tylko kometą. Słynnemu matematykowi Karlowi Friedrichowi Gaussowi udało się także zobaczyć planetę niedługo później. Przez prawie 50 lat Ceres była uważana za pełną planetę, zanim straciła ten tytuł, a następnie została nazwana mniejszą planetą. Ponieważ jej odkrywca pochodził z Sycylii, Ceres została ochrzczona na cześć rzymskiego bóstwa rolnictwa i protektora wyspy Sycylii. Kilka lat później odkryto Cer, pierwiastek chemiczny, który z kolei został nazwany na cześć planety karłowatej. Sonda Dawn. W 2001 roku NASA postanowiła uruchomić różne projekty, które rzuciłyby światło na wczesną historię Wszechświata. Jeden z tych projektów nosił nazwę Dawn, co w tłumaczeniu oznacza brzask, a zatem była to odpowiednia nazwa. W 2005 roku rozpoczęto planowanie misji Dawn, początkowo mającej na celu dalsze zbadanie planety karłowatej i asteroidy Westa. Po różnych opóźnieniach i zagrożeniu przerwaniem misji, sonda została ostatecznie zbudowana, nazwana Dawn i wystrzelona około dwóch lat później. 27 września 2007 roku statek kosmiczny rozpoczął podróż na planetę karłowatą i asteroidę Westa. Misja trwała 11 lat i przyniosła niesamowite odkrycia. Podróż do miejsca docelowego sondy trwała prawie 4 lata. Po drodze Dawn okrążyła misja manewrem wahadłowym, aby nabrać rozpędu potrzebnego do kontynuowania podróży. Następnie w 2011 roku Dawn wykonała pierwsze nieostre zdjęcie Westy. Asteroida o średnicy prawie 323 mil jest o ponad połowę mniejsza od Ceres i nadal nie jest uważana za planetę karłowatą. Niedługo później Dawn została sprowadzona na orbitę wokół asteroidy. Stamtąd uzyskano lepsze obrazy Westy, a dzięki tym zdjęciom uzyskano wstępny wgląd w jej pochodzenie i skład. Pewne problemy doprowadziły do tego, że misja Westa musiała zostać przedłużona. Dopiero we wrześniu 2012 roku kontynuowano podróż do właściwego celu – planety karłowatej Ceres. Pierwszym priorytetem było pełne odwzorowanie ciała niebieskiego. W czasie mapowania Ceres wykonano również pomiary w celu określenia składu chemicznego gleb.
W tym czasie statek kosmiczny Dawn znajdował się na wysokości zaledwie 236 mil. Aby rozszerzyć wysiłki związane z mapowaniem, około rok później przeniesiono go na wysokość ponad 870 mil. Ale to bynajmniej nie koniec historii. Aby ukończyć mapowanie, Dawn poleciała też na wysokość ponad 4350 mil. Stamtąd dane zostały potwierdzone i częściowo przeliczone. Sonda osiągnęła najwyższą wysokość w lutym 2017 roku i było to 12427 mil od powierzchni Ceres. W rzeczywistości misja miała kontynuować badania asteroidy Adeona. Jednak ze względu na liczne problemy i awarie jego kół reakcyjnych zdecydowano, że misja powinna się zakończyć. Sonda Dawn została obniżona do odległości zaledwie 31 mil od powierzchni Ceres. 21 czerwca 2018 roku została wyłączona. Od tego czasu statek kosmiczny nadal krąży wokół Ceres, a zatem planeta karłowata ma swojego satelitę. Powierzchnia i inne fakty. Zdjęcia i pomiary wykonane przez sondę Dawn dostarczyły nam licznych informacji na temat planety karłowatej, w tym takich, o których jeszcze kilka lat temu nie wiedzieliśmy. Bez misji i licznych okrążeń ciała niebieskiego przez sondę astronomowie mogliby w najlepszym razie zgadywać, a rzeczywiste pochodzenie Ceres na zawsze pozostałoby tajemnicą. Dzięki zróżnicowanemu mapowaniu można było obliczyć powierzchnię 1 770 908 m2. To obszar 8 razy większy niż obszar Niemiec. Ale z czego właściwie składa się powierzchnia? Pomiary wykazały, że cała powierzchnia Ceres musi być równomiernie pokryta sproszkowanym regolitem. Dzień na Ceres trwa 9 godzin, 4 minuty i 27 sekund. Okrążenie Słońca zajmuje 1682 dni. Rok na planecie karłowatej zajmuje zatem 4,5 roku ziemskiego. Trudno opisać grawitację na Ceres. Przy 0,289 stopy na sekundę do kwadratu grawitacja planety karłowatej wynosi zaledwie 1,36 grawitacji Ziemi. A to oznacza, że człowiek ważący około 160 funtów na Ziemi ważyłby na Ceres niecałe 5 funtów. Planeta karłowata znajduje się ponad 257 milionów kilometrów od Słońca, a jej średnia temperatura wynosi zaledwie minus 159 stopni Fahrenheita. Niezbyt przyjemnie. Ponieważ asteroida Westa była ważną częścią misji, oba ciała niebieskie można było bezpośrednio porównać. Ceres jest nie tylko około 2 razy większa, ale ma też 3,5 razy większą masę. Razem te dwa ciała niebieskie stanowią 1/4 całkowitej masy pasa planetoid. Ponadto Ceres jest również jedyną planetą karłowatą w naszym Układzie Słonecznym, która nie ma księżyców. Wszystkie inne planety karłowate mają co najmniej jeden księżyc. Pluton ma nawet 5 satelitów. Czy na Ceres jest woda? Ponieważ gęstość powierzchni jest niewiarygodnie niska, uważa się, że pod osadem znajduje się warstwa lodu wodnego o głębokości ponad 300 stóp. Ceres jest w rzeczywistości zbyt daleko od Słońca, aby mieć wodę w stanie ciekłym. Nie jest to jednak całkowicie wykluczone. Ale to z kolei oznaczałoby, że na planecie karłowatej mogą istnieć proste formy życia. Nie do końca znany jest skład atmosfery na Ceres. Warstwa lodu wodnego może jednak prowadzić do atmosfery składającej się głównie z pary wodnej. Dowód na to dostarczył teleskop kosmiczny Herschel i unikalne obrazy, które zrobił. Po początkowych wątpliwościach stało się jasne. Obserwowana ulatniająca się para wodna pochodziła z planety karłowatej. Warstwa wody pod powierzchnią prawdopodobnie przedostaje się na powierzchnię pod wpływem ciepła wytwarzanego we wnętrzu ciała niebieskiego. Para wodna dociera następnie w przestrzeń i odparowuje. Z obliczeń wynika, że w ciągu sekundy odparowuje tam do 13 funtów wody. Skład planety karłowatej. W ostatnich latach kosmiczny teleskop Hubble dostarczył dalszych informacji na temat składu Ceres.
Zakłada się, że w środku znajduje się solidny rdzeń skalny. Ten skalisty rdzeń jest otoczony płaszczem. Górne warstwy Ceres składają się z minerałów i lodu wodnego. Chociaż Ceres ma tak wiele cech planety, nigdy nie stała się i nigdy nie stanie się pełnoprawną planetą. Astronomowie podejrzewają, że Jowisz uniemożliwił pełny rozwój tej planety karłowatej. Stało się to z powodu dużego przyciągania wywieranego przez planetarnego giganta gazowego. W końcu Jowisz to największa planeta w naszym Układzie Słonecznym. Ceres nie miała zatem żadnej szansy na przyciągnięcie wystarczającej masy, aby urosnąć do rozmiarów prawdziwej planety. Ten okres wzrostu miał miejsce około 4,5 miliarda lat temu. W połowie rozwój planety nagle się zatrzymał. Właśnie dlatego Ceres jest tak interesująca dla nauki, ponieważ planeta karłowata pokazuje pośredni etap wzrostu, który musiały przejść również inne planety. Na zawsze zamrożone w czasie. Niedokończona planeta Ceres. Krasnolud wśród planet, bogini wśród asteroid. Dzięki teleskopom kosmicznym, a zwłaszcza misji sondy Dawn, rozwiązano wiele tajemnic. Ale tyle samo pytań zostało postawionych od tego czasu i pozostaje do rozwiązania. Co myślisz? Czy należy dalej badać planetę karłowatą? Czy eksploracja Ceres może nadal odpowiedzieć na niektóre pytania dotyczące związku między powstawaniem wszechświata a planetami? Jakie fakty i ustalenia zaskoczyły Cię najbardziej? Napisz nam komentarz.